Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale omówimy sobie co nowego w Windowsie 11, a także opowiem Wam o moich prywatnych doświadczeniach, bo zainstalowałem Windowsa 11 na swoim laptopie po to, żebyście Wy nie musieli. I o ile sam system działa naprawdę całkiem nieźle, tak jeszcze ja osobiście nie rekomendowałbym instalować go na swoim urządzeniu do pracy czy do gier. I myślę, że to powinno być dość oczywiste dla większości z Was, ponieważ póki co jest to tylko wgląd dla insiderów i dla deweloperów, którzy pracują nad aplikacjami, które docelowo na Windowsie 11 mają działać. Tak więc jeżeli ktoś z Was chciałby się pobawić Windowsem 11, to raczej rekomendowałbym albo zainstalować go w maszynie wirtualnej, albo tak jak ja na sprzęcie, którego nie używacie na co dzień. Ale dobra, najpierw zacznijmy sobie od nowości w Windowsie 11. Co nowego? Tak więc przede wszystkim, co chyba najbardziej rzuca się w oczy, mamy nowy wygląd. Jest moim zdaniem bardzo ładny. Osobiście mi się podoba, ale trochę mocno przypomina mi środowisko KDE z Linuxa lub momentami troszeczkę macOS-a. Mamy nowy pasek Start, który jest wyśrodkowany, ale na całe szczęście da się w razie czego ikonki przerzucić na lewo, tak jak to zwykle było. Mamy w ogóle całkiem nowe menu Start, które pozbyło się praktycznie w całości kafelków, a także znajdziemy tutaj szereg nowych przycisków, między innymi jeden, który odpowiada za widżety, które są nieco większą wersją sekcji wiadomości i zainteresowania, którą możemy zobaczyć już w Windowsie 10. Mamy też zupełnie nowe animacje. Moim zdaniem również są całkiem ładne i płynne. I co ciekawe, mamy także zaokrąglone krawędzie okien, które nie są zmaksymalizowane. Czyżby kolejne nawiązanie do macOS-a? No i mamy także opcję nowego układania okien w momencie, gdy najedziemy sobie kursorem na przycisk maksymalizacji. No i gdy mamy tak cztery okna podzielone, trochę bardziej przypomina mi to Windows Tiling Managery pokroju i3 czy DWM, które oczywiście możemy znaleźć na Linuxie czy innych systemach z rodziny BSD. Oczywiście też możemy sobie przeciągać i układać okna, tak jak robiliśmy to w Windowsie 10. W oczy rzucają się także nowe ikony, a w ucho rzucają się nowe dźwięki? Tak się mówi w ogóle? W każdym razie są nowe dźwięki i co ciekawe, powrócił dźwięk uruchamiania systemu i brzmi on teraz tak. No, także znowu będziemy mogli potem sobie oglądać kompilacje dźwięków startowych z różnych systemów operacyjnych. Świetnie. Nowa aplikacja do ustawień jest bardzo wygodna i przejrzysta, moim zdaniem troszeczkę nawet bardziej intuicyjna niż ta w Windowsie 10, ale oczywiście kultowy panel sterowania jeszcze został. Co do nowości pod maską, mówi się o lepszym wsparciu procesorów hybrydowych, takich jak Intel Lakefield, które kiedyś testowałem. Swoją drogą polecam zerknąć, jeżeli ktoś z Was nie słyszał o tym pięciordzeniowym wynalazku. A także ogólne jakości i poprawy bezpieczeństwa, o tym sobie porozmawiamy jeszcze później. Moim zdaniem jedną z bardziej istotnych rzeczy w przypadku Windowsa 11 jest Windows Store. No nie wiem, jak często Wy używacie Windows Store'a na Windowsie 10. Przypuszczam, że niezbyt często, bo brakuje tam nadal aplikacji. I wynika to głównie z tego, że póki co na Windowsie 10, żeby wrzucić aplikację do Windows Store, musi ona być napisana z wykorzystaniem tak zwanego API UWP, czyli Universal Windows Platform. W Windowsie 11 do Windows Store'a będzie można wrzucić aplikacje, które korzystają z innego API Win32, w którym jest napisane wiele innych aplikacji, takich jak, nie wiem, Chrome, Steam, Adobe Creative Cloud. I co ciekawe, Microsoft również chwali się tym, że nie będzie pobierało od twórców prowizji, jeżeli zdecydują się umieścić taką aplikację w Windows Store. Moim zdaniem jest to krok w bardzo dobrym kierunku, bo dzięki temu będziemy mogli pobrać swoje ulubione aplikacje za pomocą Windows Store i będą się one na bieżąco same mogły aktualizować. Moim zdaniem jest to duży plus ze względów bezpieczeństwa, no i myślę też będzie to sporo wygodniejsze niż przedzierać się przez kilkadziesiąt stron pobierając egzeki. I również nowością jest to, że Windows 11 będzie uruchamiał aplikacje z Androida. I co ciekawe, będzie do tego wykorzystywał sklep z aplikacjami Amazonu. To już tak mniej fajnie. Ale będzie można mimo wszystko uruchamiać surowe pliki APK, więc nie wiem, będziecie chcieli sobie uruchomić wersję Instagrama albo może jakąś grę, to może nawet będzie działać. Ale na te testy jeszcze przyjdzie pora. Subskrybujcie, żeby nie przegapić, bo ja jestem mega ciekawy, jak to będzie działać. Wiecie, Windows ma taką niepisaną tradycję, że co drugi system im wychodzi. Wiecie, XP był spoko, Vista zła, 7 była spoko, 8 zła,
10 była w miarę spoko, czyli wychodzi na to, że 11 będzie zła. I szczerze mówiąc, już na samym starcie sobie troszeczkę narobiła w papiery, można powiedzieć, głównie za sprawą swoich minimalnych wymagań, które zresztą nie dość same w sobie wzbudziły sporo kontrowersji, to też zamieszania, bo ludzie po prostu nie do końca wiedzą, czy 11 będzie na ich PC-tach działać. Same wspierane procesory to 8 generacja Intela i Ryzen z serii 3000. Jest to już same w sobie dość interesujące. Teoretycznie, chociaż wymagania są takie, że potrzebujemy dwa rdzenie, 4 GB RAM-u i 64 GB miejsca. Sama wydajność, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby tutaj była problemem, ale problem jest zupełnie coś innego. Mianowicie taki moduł TPM 2.0. TPM 2.0 i Secure Boot to są dwie rzeczy, które w świadomości konsumentów zwykle nie gościły i myślę, warto sobie to omówić, tak chociaż pobieżnie. Otóż układ TPM 2.0 jest to albo taki malutki układ na płycie głównej, albo bezpośrednio procesorze, który wspiera i akceleruje niektóre operacje kryptograficzne. Przykładowo funkcja BitLocker, czyli ta, która umożliwia szyfrowanie danych na Windowsie, albo funkcja Windows Hello, jeżeli korzystacie z logowania odciskiem palca, właśnie one również korzystają z tego modułu TPM. Oczywiście to jest takie mega uproszczenie samego modułu, bo o nim można by się rozgadać zresztą i z godzinę. Swoją drogą podlinkuję Wam nawet jakieś źródła w opisie. Niemniej jednak jest z tym całym układem TPM sporo problemów, ponieważ w wielu PC-tach, jeżeli ktoś z Was samodzielnie sobie składał takiego, to nie jest on domyślnie włączony i dużo osób nie wie nawet, czy taki moduł posiada i czy może go włączyć. Generalnie kontrowersje biorą się z tego, że o ile TPM sam w sobie jest spoko, bo może nam podnieść bezpieczeństwo, tak również sceptycznie niekiedy się do niego podchodzi ze względu na to, że może on być wykorzystany do zabezpieczeń DRM. Problemem jest to, że wiele starszych komputerów samego modułu TPM nie posiada albo nie posiada go w wersji 2.0 i teoretycznie przez to system ma się nie zainstalować. Gdzie jak już wielu innych twórców czy na wielu stronach mogliśmy zobaczyć, da się to obejść na wiele różnych sposobów, przykładowo korzystając z instalatora Windowsa 10. Microsoft mimo wszystko dostał naprawdę porządnego kopa w tyłek za to wymaganie i dużo ludzi po prostu bardzo się zezłościło na nich. Pamiętajmy też, że to nie są ostateczne wymagania, które Microsoft wypuścił, tak? Może się to oczywiście zmienić, więc to nie jest powiedziane, że jeżeli teraz jest to wymagane, to przykładowo za miesiąc Microsoft z tego totalnie nie zrezygnuje właśnie pod naciskiem społeczności. Z drugiej strony jednak takie bardziej twarde trzymanie się tych minimalnych wymagań ma sens, bo sami kiedyś bawiliśmy się dość mocno w to, jakie teoretycznie są minimalne wymagania do Windowsa 10 i były z tym niezłe jaja. Swoją drogą, myślę, z 11 również się z tym pobawimy, ale dopiero w momencie, gdy system wyjdzie i będzie oficjalnie dostępny. No i teraz przechodzimy do tej sekcji, kiedy to ja opowiadam Wam, jak mi się korzysta stało z Windowsa 11 właśnie na laptopie, na którym sobie to zainstalowałem. Generalnie była to, powiem Wam, całkiem miła przygoda, bez jakichś specjalnych wertepów. I mówię to z doświadczenia osoby, która kiedyś jeszcze testowała Windowsa 8 jako mega wczesne buildy. Windows 8 miał straszne problemy, zwłaszcza z nowym menu start. Nie chciał zbyt dobrze działać, wymagał konkretnych rozdzielczości w pierwszych wersjach. W ogóle to była jakaś abstrakcja. Testowałem też wczesne wersje Windowsa 10 w momencie, gdy był tworzony. I on również działał całkiem nieźle, ale były tam problemy z niektórymi aplikacjami pełnoekranowymi przez właśnie pasek wyszukiwania. Z 11 jest spoko. Na dobrą sprawę mam aż wrażenie, że to jest po prostu reskin Windowsa 10, tak na dobrą sprawę, bo praktycznie nie miałem problemu z ani jedną aplikacją. One działały spoko. Jedyne błędy, na jakie natrafiałem, to były błędy związane w sumie z samym interfejsem. Na zasadzie, że tutaj pasek jakiś zrobił się przeźroczysty, a nie powinien, tutaj było coś nieprzetłumaczone, tutaj menu kontekstowe wyglądało jakoś dziwnie. Generalnie rzecz biorąc, same błędy, które napotkałem, dotyczyły bardziej samego interfejsu, czy jakichś błędów w tłumaczeniach, niż samego Windowsa, czy niestabilności aplikacji. I to myślę, że samo w sobie jest niezłym plusem i zapowiada się na to, że przynajmniej 11 może będzie stabilna, chociaż jak mówię, może się tutaj jeszcze sporo zmienić. Poza takimi glitchami, rzecz, którą zauważyłem przynajmniej w przypadku tego laptopa MSI Prestige 14, którego ja testowałem, to było to, że zauważalnie szybciej po prostu wciągał baterię.
Ale sam program MSI, który również zarządza baterią, niby działał, więc ciężko powiedzieć. Tutaj na pewno jest jeszcze sporo pracy ze strony producentów, żeby dopracować drivery. Pewnie również ze strony samego Microsoftu, żeby zoptymalizować cały proces działania na baterii. No to są pewnie rzeczy, które będą się działy właśnie teraz. Poprawki w interfejsie, poprawki w tłumaczeniach, optymalizacja czasu pracy na baterii i ogólnej wydajności. Koniec końców jednak, takie moje pierwsze wrażenia po blisko dwutygodniowym korzystaniu z Windowsa 11, gdzieś tam do takich prostszych zadań, które robię, nie wiem, gdzieś przeglądanie internetu, konsumpcja multimediów, sporadycznie jakaś gierka, system zapowiada się całkiem nieźle. Wygląda moim zdaniem dużo bardziej świeżo, fajniej, można już tak powiedzieć. Co z wymaganiami minimalnymi, to jeszcze czas pokaże. Tak samo myślę, teraz nie ma specjalnie sensu testować wydajności względem Windowsa 10 w jakichś grach kontra Windows 11. Pamiętajmy o tym, że Windows 11 to jeszcze nie jest system przeznaczony dla końcowego odbiorcy. To jest system, przy którym Microsoft teraz cały czas usilnie dłubie i myślę, takie testy, takie porównania sobie zrobimy, ale w momencie, gdy faktycznie już Windows 11 wyjdzie i będzie dostępny dla Was wszystkich. Tak więc Wy pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeżeli ciekawią Was takie tematy, bo na pewno sobie przetestujemy, jak Windows 11 już wyjdzie. No, ciekawy jestem, co Wy sądzicie o Windowsie 11. Jak się zapatrujecie w ogóle na możliwość uruchamiania aplikacji z Androida? Co sądzicie o wyglądzie? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie sobie poczytam i z Wami podyskutuję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.